Dziś odcinek o pompie Bremer, która właściwie jest dość podobna. Jest to dość taki specyficzny model pompki, która pojawia się również w takich firmach jak Procon, Fluidotech. Podejrzewam, że patenty są dość do siebie podobne i te różnice są bardzo niewielkie. Jest kilka takich cech, które posiadają te pompy, czy kilka rozwiązań, które są właściwie identyczne w każdej pompie ciśnieniowej. I to jest oczywiście pompka, która mogła być wykorzystywana nie tylko w ekspresach ciśnieniowych. Są różnego rodzaju karbonatory i tak dalej, które wykorzystują te pompy, ponieważ ich bardzo fajną zaletą jest to, że potrafią na całkiem, powiedzmy, wysokie ciśnienie wyjściowe nam podawać wodę. Już na pierwszy rzut oka widać, że w stosunku do pompy, którą już rozbieraliśmy, czyli pompy Proconu z tym wcześniejszym modelem, widzimy już różnicę przy samym mocowaniu czoła. Standardowo są dwie dziurki, ta i ta. Natomiast no, było to tak mocno zapieczone, że niestety udało mi się to uszkodzić. Musiałem niestety sobie radzić w inny sposób, musiałem nawiercić nowe otwory. I tymi nowymi otworami udało mi się to odkręcić. Tutaj też druga różnica, która jest od razu widoczna, jest inny sposób mocowania systemu regulacji ciśnienia, ponieważ ta część odpowiada za regulację ciśnienia i to też sobie do tego przejdziemy. Troszeczkę się to różni. Mamy tutaj redukcję. Z tego co widzę, jest to redukcja z 3/8 cala na 1/8. Na pewno się to przyda. To tego rodzaju redukcje się nam przydają. Miałem pewną nadzieję na to, że w modelu bardziej europejskim, bardziej, może nawet nie tyle europejskim, bo przecież Włochy to Europa, ale być może, że być może uda się tego rodzaju łożysko dostać w, może inaczej, że pompa, która pochodzi nie z Włoch tylko, czy ze Stanów, tylko na przykład z Niemiec czy Szwajcarii, będzie miała bardziej europejski standard, jeśli chodzi o te łożyska. I problem jest taki, że niestety są to łożyska niestandardowe. Ich średnica wewnętrzna jest, to jest 11, przecinek coś tam, jeśli chodzi o średnicę tego łożyska. To jest problem, ponieważ nie ma możliwości zakupienia, przynajmniej w łatwy sposób nie ma możliwości zakupienia takich łożysk. Jeśli ktoś wie, to bardzo bym prosił o podpowiedź, ponieważ mi się nie udało. Wiem, że są, ktoś sprzedawał oryginalne łożyska Proconu na eBayu ze Stanów, ale no, musiałbym wydać na to jakieś 900 zł za bodaj 28 łożysk, więc mija się to z celem. To jest taka rzecz, która powtarza się we wszystkich pompach. To łożysko jest, lepiej o nie dbać, ponieważ bardzo trudno jest je zakupić. Właściwie jeśli zniszczymy to łożysko, a nie mamy jakiejś takiej pompki, która by miała jeszcze to sprawne, to właściwie pompa jest do wyrzucenia. Chyba że mamy też kontakt do jakiegoś serwisu. W Stanach Zjednoczonych są firmy, które serwisują tego rodzaju pompki. I ponoć opłaca się je serwisować, ale trudno mi to w tej chwili oszacować. No, te pompy są standardowo dość drogie, one kosztują po 300-400 zł, czasami nawet 500, więc no, tutaj powiedzmy, że kwestia sporna, czy się to opłaca, czy nie. Zdejmiemy sobie te redukcje teraz.
W jednej z tych komór mamy sprężynę. Proszę bardzo, ze stali nierdzewnej. To jest komora, która nam wychodzi z ekspresu. W drugiej komorze, nie wiem czy to widać, jest tam taki system regulacji. On przyciska tutaj i właściwie w pewnym sensie jest to zawór, który powoduje, że część ciśnienia zgromadzonego i jakby natłoczonego przez mechanizm tej pompy rotacyjnej ma możliwość ujścia z powrotem w to miejsce. To nam zmniejsza ciśnienie. Oczywiście jeśli to dokręcamy, ten zawór zwiera się bardziej i no, to ciśnienie, które tu jest, ta woda, która tu jest, nie ma ujścia jakby z powrotem do tego systemu cyrkulacji i musi wychodzić tędy. W związku z czym, skoro musi wychodzić tędy, ciśnienie nam narasta. Oczywiście w ekspresach powinien na wyjściu znaleźć się zawór zwrotny, żebyśmy mieli zabezpieczenie przed ewentualną próbą zawracania tej wody. Jest to zabezpieczenie związane z higieną, ale też powiedzmy, że w jakiś tam sposób chroni pompę. I bardzo często też po zaworze zwrotnym często są też zawory nadmiarowe, które w sytuacji, kiedy mamy rzeczywiście nagromadzenie tego ciśnienia i jest to niepożądane, to te zawory nadmiarowe powinny nam uwalniać tę wodę i wprowadzać ją do jakiegoś zbiornika odpływowego. Co do budowy wewnętrznej, właściwie niewiele jest tutaj różnic. Ja to odkręcę, próbuję przynajmniej. Nie będzie to pewnie jakoś bardzo łatwe. Mamy standardowo taką pokrywę z uszczelką. Ja już to sobie wstępnie zobaczyłem w kwasie, stąd też tu różnego rodzaju odbarwienia, ale to niestety jest normalne. Będę to jeszcze oczywiście płukał. Wszystko to powinno nam zadziałać prawidłowo już po skończonych pracach nad silnikiem i pompą. Co jest istotne? Ta komora, która tutaj się znajduje, jest właściwie identyczna w stosunku do tej wcześniejszej, o której omawialiśmy. Z tym, że ja może nie będę tego rozbierał już. Właściwie wszystko jest to samo. Listki grafitowe, cała ta komora jest identyczna, tylko różnica jest taka, że w starszym modelu łatwiej było się dostać od tej strony, ponieważ tam była po prostu zawleczka, którą można było zdejmować i można było sobie tę część tutaj wyciągać. W tej chwili jest tam po prostu dość duża podkładka i właściwie trzeba by było demontować całą komorę pompy, żeby się tam dostać. Jest to uciążliwe i myślę, że jest to niepożądane. Oczywiście łatwo dość wymienić to łożysko, ale no, nie jest to, myślę, pocieszające. Początkowo pompa chodziła bardzo ciężko, w tej chwili po oczyszczeniu, wiesz, ja to już rozbierałem, pompa chodzi bardzo leciutko. Także myślę, że warto. Zobaczymy, jakie ciśnienie zbuduje. Mam nadzieję, że uda się, podobnie jak w pompie Brugnetti, doprowadzić to do porządku. Jedyna taka naprawdę istotna różnica, jeśli chodzi o regulację, znajduje się tutaj. Kręcimy to sobie. Tutaj mamy taką kontrapozycję tej śruby. Można sobie to zablokować, żeby nam się to nie przesuwało. To jest ciekawe rozwiązanie, którego nie było w poprzednim ekspresie. Następnie mamy sprężynę. Dość mocną. I w środku, ja sobie to też odkręcę. W środku mamy takie coś. To już jest ciekawe. Tam widać, jest sprężyna, jest to taki system mocowania, który właściwie ma odbijać
mamy zapewnić odbijanie tego elementu. Teraz to, co się właściwie znajduje, to jest wyłącznie coś takiego. Jest to element plastikowy z uszczelką. I to jest tyle. Tam jest przelot, nic więcej nie ma. Więc właściwie, tak jak mówiłem wcześniej, jest to jakaś forma zaworu. Odkręcając to, przesuwamy ten element, uwalniając, czy może umożliwiając przesuwanie tego i dociskanie tego, tej sprężyny, która jest tam w środku. To pozwala nam na przepływ wody. Widać, że w niektórych miejscach tam jeszcze odrobina kamienia została. Oczywiście to trzeba będzie dalej jeszcze doczyścić. I to właściwie będzie wszystko, jeśli chodzi o budowę tej pompy. Tak jak mówię, różnica jest prawie żadna. Troszeczkę się zmienił system otwierania i zamykania tego przepływu wewnątrz pompy, który umożliwia nam regulację ciśnienia. Ale poza tym właściwie ta pompa niczym się nie różni. No, wiadomo, te modele tych pomp są przewidziane na jakieś przepływy i to jest, w zależności od tych pomp, to jest istotne. Jeśli chcemy mieć większy przepływ, bierzemy większą pompę z większą możliwością przepompowywania tej wody, ale w przypadku ekspresów to nie jest tak istotne. Przepływ nie jest tak ważny. Te pompki, powiedzmy, jeśli chodzi o takie zastosowanie ekspresowe, mogą być niższe modele. Niemniej, no, sama pompa jest droga. Oczywiście ja jestem zdania, że jeśli ta pompa nadal jest w stanie zbudować takie ciśnienie, to najlepiej byłoby ją zregenerować. Tym bardziej, że nie jest to jakoś bardzo kosmicznie trudne. Gorzej jest w przypadku tego rodzaju modelu, dlatego że, tak jak powiedziałem, od tej strony nie bardzo można się dostać, w związku z tym simmeringi, wszelkiego rodzaju tam cały ten system uszczelniania, który jest identyczny właściwie w stosunku do tej poprzedniej pompy, niestety wydostanie go stamtąd jest dużo bardziej problematyczne, ponieważ musimy całą wewnętrzną komorę grafitową wyciągać i ona ma tendencję do pękania, jeśli nie jesteśmy ostrożni. Także tu bym ostrzegał, regeneracja takiej pompy jest troszeczkę trudniejsza niż tamtej pompy Procconu. Ale oczywiście wszystko da się zrobić. Kwestia podejścia. Na dziś to wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrawiam.